To wie, co mogę witam wszystkich, nazywam się Tomasz Badowski. Pracuję w firmie Mobilizer, gdzie zajmujemy się synchronizacją danych pomiędzy różnymi platformami mobilnymi. Osobiście jestem odpowiedzialny za SDK do Androida oraz Windows Phone. To, co chcę dzisiaj przedstawić, to są OR mapery na platformie Android. Na początku pokrótce chciałbym powiedzieć, co to są OR mapery, jakie są zalety i wady technologii ORM oraz później przedstawię krótką listę ORM maperów, które udało mi się znaleźć, po czym przejdę do prostej aplikacji, w której wykorzystam trzy wybrane. Na końcu postaram się to wszystko podsumować. Co to jest OR mapper? Mapowanie relacyjno-obiektowe polega na odwzorowaniu struktury relacyjnej do obiektu. No nie ma tu nic nadzwyczajnego, ponieważ jeżeli korzystamy z języka zorientowanego obiektowo, to naturalnym jest, że będziemy korzystać z obiektów. Kwestia jest tylko tego typu, czy zrobimy to w taki sposób, że będziemy pisać natywne zapytania SQL do bazy danych i sami będziemy odwzorowywać naszą relacyjną strukturę, czy też korzystamy z gotowych frameworków. Jeżeli skorzystamy z gotowych frameworków, pomiędzy logiką biznesową naszej aplikacji a bazą danych powstanie nam taka warstwa, która pozwoli nam korzystać z bazy danych tak, jakby była ona obiektową. No i tym są właśnie ORM frameworki. Zalety i wady. No, największą zaletą jest to, że ORM mapery są zoptymalizowane pod kątem obiektowości. Mamy takie mechanizmy jak hash i tak dalej. Możemy wykorzystać sobie na przykład dziedziczenie, czego normalnie w relacyjnych bazach danych nie ma. ORM frameworki są bardzo elastyczne. Możemy elastyczne na zmiany struktury bazy danych. To znaczy, jeżeli mamy jakieś obiekty, dodamy kolejne pole, nie musimy nic zrobić w bazie danych, framework zrobi to za nas. Sam stworzy dodatkowe kolumny. Tak jak już powiedziałem, jest nacisk na logikę biznesową, czyli możemy zacząć tworzyć aplikację od logiki biznesowej, a następnie za pomocą ORM frameworka stworzyć bazę danych. No i są proste w użyciu. Natomiast jakie są wady? Wadami jest na pewno duży narzut związany z tym, że dane muszą przejść przez dodatkową warstwę, jaką jest ORM framework. Są mało optymalne zapytania. Wiadomo, zapytania są generowane przez framework, dlatego na pewno będą mniej optymalne niż te, które napisalibyśmy sami. Jest ograniczona funkcjonalność. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować za pomocą takich frameworków. Okazuje się, że na Androidzie ORM frameworków jest dosyć sporo. Nie będę tutaj mówił o wszystkim, ponieważ nie byłoby na to czasu, dlatego pokażę tylko trzy wybrane. Na początku lista. Pierwszym z nich jest ORM Lite. Jest to framework, który powstał jako alternatywa do frameworków do aplikacji webowych. Miał być lekki i dzięki temu udało się go również przenieść na platformę Android. Kolejnym jest Bindao. Jest to framework stworzony typowo dla aplikacji na Androida. Jest on projektem open source. Jest stworzony przez firmę Green Robot i ta firma świadczy również komercyjny support. Tutaj napisałem takie zdanie, że jest to prawdopodobnie najszybszy ORM dla Androida. Nie jest to moje zdanie i moja opinia, ale tak napisali na swojej stronie. AntOrm jest to również open source'owy framework, napisany tylko przez jedną osobę. Tworzenie mapowań odbywa się za pomocą dostarczonych klas. Kolejnym frameworkiem jest Active Android. Wykorzystywamy tutaj wzorzec projektowy Active Record, czyli po prostu rekordy w naszej bazie danych są wzorowane do klas, a jeżeli chcemy na przykład update'ować jakieś rekordy w bazie danych, korzystamy z setterów, uruchamiając następnie metodę save, która sama zapisze wszystko do bazy danych. Innym frameworkiem jest ORM Droid. Jest on bardzo lekki, ponieważ biblioteka zajmuje niecałe 30 kB. Jest on również, bazuje również na Active Recordzie. Jest stworzony przez jednego programistę i jest open source'owy. Kolejnym frameworkiem jest Abatik. Abatik jest frameworkiem bazującym na iBatisie. Jest również przeznaczony dla platform, dla aplikacji webowych. No i stworzone, wspierany jest również Android.
Kolejny framework, ten jest dużo bardziej rozbudowany i jedną z funkcjonalności jest właśnie ORM Mapper. Jest to framework, który dostarcza takie funkcjonalności jak serializacja do JSON-a i na przykład dependency injection do resource'ów i doków. Ostatnim, który tutaj wspomnę, jest Mobilizer. Mobilizer właściwie jest platformą do synchronizacji danych, ale w swoich SDK zawiera również ORM Mappery i o tych ORM Mapperach chciałem powiedzieć. Do celów tej prezentacji wybrałem trzy. Pierwszym z nich jest Grindao, a kolejnym ORM Lite. Dlatego te dwa, ponieważ wydają się być w tym momencie najbardziej popularne. Ostatnim jest Mobilizer, wybrałem go dlatego, że go najlepiej znam. Nie będę tutaj mówił nic o synchronizacji, powiem tylko właśnie o tej części, którą jest ten tutaj Android Connector, który posiada w sobie ORM Mappera. W celu prezentacji przygotowałem taką strukturę takiej bazy danych, którą będziemy starać się odwzorować do następujących klas. Mamy tutaj pracownika, dział oraz projekt. Wszystkie te tabelki są połączone ze sobą relacjami. Dodatkowo mamy strukturę hierarchiczną pracowników. Pierwszym krokiem będzie tutaj dołączenie biblioteki do naszego projektu. Grindao okazuje się, że ma najlżejszą bibliotekę. Do Androida dołączamy tylko pliczek o rozmiarze 66 kB. Musimy to niestety zrobić ręcznie, dodać do referencji. W kolejnym frameworku, czyli ORM Lite, mamy dwie biblioteki, ponieważ ORM Lite, tak jak wspomniałem, jest frameworkiem, który jest stworzony dla aplikacji webowych, a Android jest wspieraną platformą, dlatego musimy dołączyć dwie biblioteki, ORM Core oraz ORM Lite Android. Możemy to zrobić za pomocą Mavena, dodając dwie zależności do pliku po XML. Mobilizer ma rozmiar 109 kB i również możemy go dodać za pomocą zależności Mavena. Tutaj musimy dodać repozytorium oraz jedną zależność. Okazuje się, że każdy z tych frameworków reprezentuje zupełnie inne podejście do mapowania relacji i do mapowania między bazą danych a naszymi klasami. Grindao przyjął konwencję generacji kodu. Musimy najpierw pobrać naszą bibliotekę z ich strony i dodać dwa pliki jar do projektu, który musimy sami stworzyć niestety. W tym przypadku stworzyłem aplikację konsolową. Jak widzimy, tutaj potrzebne są dwie biblioteki, FreeMarker oraz Grindao Generator. FreeMarker niestety w bibliotece, w archiwum, które pobraliśmy z ich strony, nie można go, znaczy nie znajduje się tutaj na samym początku. Można go znaleźć w przykładowej aplikacji, którą widzimy tutaj. Trzeba trochę po prostu pogrzebać, żeby to znaleźć, nie jest to takie proste. Jak wygląda generator? Na początku tworzymy schemat. Schemat przyjmuje dwa parametry. Pierwszy z nich jest wersja. Ja tutaj te parametry pobieram z konsoli. Pierwszy z nich jest wersja, drugim jest pakiet, w którym będziemy tworzyć nasze klasy. Następnie tworzymy encje. Tutaj stworzyłem sobie klasy, które stworzą mi pola w naszych encjach oraz później relacje. A na samym końcu uruchamiamy generator. Parametr, jaki przyjmuje, jest właśnie schemat, który stworzyliśmy oraz katalog, do którego ma wrócić wygenerowane klasy. Tworzenie encji jest dosyć proste, po prostu dodajemy kolejne właściwości, które są nazwane właściwości. Możemy ustawić na przykład, że mają one być, nie być nulem. Relacje są tworzone, tworzenie relacji jest takie bardziej skomplikowane akurat w przypadku tego frameworka, ale daje dużo więcej możliwości. Okazuje się, że relacje muszą mieć swoje nazwy. Jeżeli one są generowane automatycznie, może się zdarzyć, że te nazwy będą nieunikalne i będziemy musieli je po prostu nadać sami.
tutaj wszystkie są ok, więc tego nie pokazuję. Następnie tutaj widzimy, jakie parametry przyjmuje nasza aplikacja konsolowa. Tak jak powiedziałem, jest to wersja, paczka oraz nazwa katalogu, do którego będą wygenerowane klasy. Generator wygenerował nam następujące klasy. Widzimy tutaj department oraz na przykład department DAO. Pierwszy z nich, czyli jest to nasza encja, którą stworzyliśmy. A obiekt DAO, czyli Data Access Object, jest klasą, na której możemy wykonać wszystkie operacje odnoszące się do naszej encji, czyli na przykład stworzyć, usunąć, update'ować itd. Mamy tutaj również dwie klasy DAO Master i DAO Session, o nich będę mówił później. OrmLite przyjął konwencję adnotacji. Tworzenie jest dosyć proste, sprowadza się to do dodania właśnie adnotacji najpierw do klasy, jako że będzie to tabela, oraz do kolejnych ul. Relacje, tu mamy na przykład pokazane, jak stworzyć klucz prywatny przez generator, i będzie to na przykład tutaj odbywa się to przez danie, napisanie, że będzie to wygenerowane ID, on będzie generowany automatycznie. Klucz opcji też widać, jak tu można stworzyć. Tu już właściwie nie ma nic ciekawego. Przejdźmy do Mobilizera. Mobilizer przyjął natomiast konwencję pliku konfiguracyjnego XML. Plik ten można napisać sam, ale można też skorzystać z narzędzia graficznego, które nam to ułatwi. Encje są nazwane w tym wypadku modelami, a pola są polami, jak widać. No, jest to dosyć proste. Tworzenie właśnie tych mapowań dzięki temu narzędziu, dzięki temu tej aplikacji. Z narzędzia tego możemy pobrać wygenerowany XML. Tutaj się on nazywa Mobilizer XML i znajduje się w assetsach. Plik wygląda tak. Jak widzimy, są tu modele oraz pola. Właściwie, jeżeli się ktoś do temu przyglądnie bardziej, jest to wszystko w miarę jasne. Mamy tutaj również uprawnienia do modeli i pól. Jest to dodatkowy feature Mobilizera, który jest wykorzystywany przy synchronizacji. Nas to tutaj mało interesuje. Ostatnim krokiem jest tworzenie klas. Następnym krokiem jest edycja Android Manifestu, jak tutaj widzimy. Musimy ustawić, że Mobilizer będzie klasą aplikacji oraz dodatkowe metadane, takie jak definition asset, czyli plik, w którym jest nasza definicja naszych modeli. Device jest to wykorzystywane przy synchronizacji, tutaj jest mało ważne. Pakiet, w którym będą nasze klasy. Oraz tutaj ustawiamy, że będziemy używać development mode, czyli nie będziemy łączyć się z internetem, ponieważ użyjemy tego jako tylko, użyjemy tutaj tylko ORMAPera, wszystko będzie offline. Dlatego też musimy ustawić domyślną rolę development rule. Następnie musimy stworzyć klasy w pakiecie, który tam podaliśmy. Tu jest to Mobilizer ORM Bins Mobilizer. Klasa wygląda tak, że znajdują się tam po prostu pola, które zdefiniowaliśmy w XML. Nie ma tutaj nic skomplikowanego. Dostęp do bazy danych. Tak jak wcześniej wspomniałem, GreenDAO dostarcza nam klas Data Access Object, czyli obiektów DAO, dzięki którym możemy wykonywać operacje na naszych encjach. Żeby teraz pokazać, jak stworzyć bazę danych oraz jak pobrać te obiekty, dzięki którym mamy dostęp bezpośrednio do danych. Najpierw musimy stworzyć obiekt helpera, który znajduje się w DAO Master. DAO Master to też klasa, która została wygenerowana przez generator. Dzięki niej możemy stworzyć bazę danych oraz dostać
obiekt reprezentujący bazę danych. Następnie tworzymy mastera na podstawie tego obiektu bazy danych i tworzymy nową sesję. Z sesji już bezpośrednio możemy, mamy dostęp do obiektów DAO. W RMLite również wykorzystujemy obiekty DAO. Są to klasy generyczne. Niestety okazuje się, że mimo że RMLite jest tak łatwo, wystarczy stworzyć anotację, to musimy jeszcze stworzyć dodatkową klasę, która jest, która implementuje helper, który odpowiada za stworzenie nowej bazy danych. Tutaj jest metoda onCreate oraz upgrade tej bazy danych. No i właśnie tutaj jest problem, że wszystko to spoczywa na programiście. Jeżeli zmieni się na przykład wersja, to sami musimy zadbać o to, żeby nasze dane nie zniknęły. Mamy tutaj również taką klasę getEmployeeDAO. Później po prostu tego helpera będziemy wykorzystywać do pobierania naszych obiektów DAO. RMLite dostarcza nam również ich własne implementacje class activity, dzięki czemu możemy na przykład w naszym activity rozszerzyć, dzielić po ich klasie i mamy dostęp bezpośrednio do helpera bez jakiegoś zbędnego tworzenia, bez jego tworzenia. Oczywiście możemy to zrobić sami, uruchamiając statyczną metodę getHelper, który nas zwróci po prostu dostęp do bazy danych. W przypadku Activity jest o tyle łatwiej, że nie musimy tam podawać kontekstu, tutaj musimy go sami dodać. Mobilizer nie dostarcza obiektów DAO bezpośrednio dla każdej encji. Jest tam jeden globalny obiekt DAO, który możemy pobrać za pomocą metody statycznej Mobilizer Database. W tym momencie możemy wykonywać już wszystkie operacje. Nie podajemy tutaj nigdzie nazwy bazy danych, którą tworzymy, ponieważ Mobilizer tworzy bazę danych do konkretnego użytkownika. No i podczas logowania się zostanie stworzona dla nas właśnie baza danych. Jeżeli logujemy się kolejny raz, ta baza danych oczywiście będzie. Wprowadzanie danych. To nie ma nic właściwie skomplikowanego. GreenDAO RMLite dostarcza takich metod jak insert, update, create. Różnią się one właściwie tylko nazwą. W przypadku Mobilizera jest jedna metoda save, która robi update i create. Wygląda to tak. Tworzymy po prostu nowy obiekt, uruchamy metodę create. Następnie tworzymy relację, tworzymy kolejny obiekt, modyfikujemy i na końcu uruchamiamy update. W przypadku Mobilizera wygląda to tak. Jest tu jedna różnica między dwoma poprzednimi, taka, że w Mobilizer nie możemy podać podczas relacji, tak jak tutaj mamy set department, nie możemy podać obiektu department, musimy podać bezpośrednio git. Przepytanie. No, dla celów prezentacji przygotowałem cztery zapytania i postaram się każdy z nich zrealizować w każdym z frameworków. Pierwsze z nich jest wyciągnięcie pracowników o nazwisku Nowak zarabiających więcej niż 5000 zł. Nie wiem, czy widać? W każdym z frameworków wykorzystuję tutaj wzorzec projektowy QueryObject. I w tym przypadku mamy takiego buildera, którym tworzymy nasze zapytanie. Podajemy warunki. W tym wypadku jest to nazwisko, musi się zgadzać z tym podanym do metody oraz zarobki muszą być większe od minimalnej. Nie wiem, to wszystko to jest w miarę zrozumiałe. No, tu nie w RMLite wygląda to bardzo podobnie. Również mamy Query Builder, z którym tworzymy zapytanie. Tutaj jest taka różnica, że tam dodawaliśmy w metodzie Query jako parametry nasze parametry zapytania. Tutaj jest taki dodatkowy widzę w tej chwili. Mobilizer wygląda to bardzo podobnie, z tym, że na początku musimy podać
zbiór danych, w którym będziemy szukać, nie? Czyli tutaj jest, uruchamiamy metodę find, podajemy, że będziemy szukać po pracownikach i następnie dodajemy kryteria naszego wyszukiwania, w tym wypadku właśnie nazwisko i pensję. Kolejnym zapytaniem będzie lista wszystkich pracowników pracujących w danym departamencie. W przypadku Grindao jest to dosyć proste, ponieważ jak tworzyliśmy relacje, stworzyliśmy dodatkowe pole w klasie department, które od razu zawiera listę pracowników. Możemy uruchomić git get employee i od razu dostajemy listę pracowników. Tutaj wykorzystany jest lazy load. W rzeczywistości najpierw pobieramy konkretny dział, a następnie uruchamiając metodę get employee, uruchamiane jest kolejne zapytanie do baz danych, które wyciąga pracowników. Oczywiście uruchamiane ono jest tylko za pierwszym razem, później jest stażowane. W przypadku ORM Lite'a musimy już sami dociągnąć listę pracowników. A nie, tu jest jeszcze coś innego. ORM Lite pozwala nam tworzyć trochę bardziej złożone zapytanie. Mamy tutaj właśnie złączenia. Możemy zrobić takiego joina, dzięki czemu połączymy departamenty z naszymi pracownikami. Podamy odpowiednie kryterium, że nazwa departamentu ma być taka jak ten, i od razu dostajemy listę pracowników. W przypadku Mobilizera, wszystko musimy zrobić sami właściwie. Tutaj jest jedno zapytanie w drugim i w rzeczywistości są tak jakby dwa. Najpierw w środku widzimy, że pobieramy konkretny kolejny konkretny dział, a następnie korzystając z kryterium belongs to, pobieramy pracowników należących do konkretnego działu. Rezygnowanie drzewa zależności pracowników. No, w SQL zwykle właściwie to się nie da zrobić jednym zapytaniem. Tutaj też właściwie nie będę tego tutaj nie da zrealizować. A wygląda to mniej więcej tak, że najpierw pobieramy, znajdujemy pracowników, którzy nie mają swojego szefa, czyli są najwyżej w hierarchii. A następnie dla konkretnego pracownika szukamy jego podwładnego. Tutaj kolejny raz uruchamiam metodę, która zwraca nam od razu, korzystając z lazy load, listę pracowników, nie musimy pisać sami dodatkowego zapytania. W przypadku ORM Lite'a musimy sami napisać dodatkowe zapytanie, które wyciągnie nam listę pracowników, jego podwładnych konkretnego szefa. Z Mobilizerem jest bardzo podobnie. Tutaj również najpierw pobieramy pracowników, którzy nie mają swojego szefa, są najwyżej w hierarchii. Następnie dociągamy listy konkretnych podwładnych. Ostatnie zapytanie to jest znalezienie pracowników projektu o priorytecie wyższym niż 3. W przypadku Grindao sprowadza się to na znalezieniu projektów, najpierw projektów, w których priorytet jest większy niż 3, a następnie znalezieniu zespołów. Tutaj kolejny raz wszystko załatwia dla nas odpowiednio przygotowana relacja. W przypadku ORM Lite'a skorzystamy kolejny raz ze złączeń. Tworzymy najpierw zapytanie, które znajduje nam konkretne projekty. To zapytanie dodajemy do metody join i w rzeczywistości łączymy najpierw pracowników z projektami i wyszukujemy po konkretnym projekcie. Jest tylko jedno zapytanie do bazy danych. W przypadku Mobilizera musimy wszystko zrobić właściwie ręcznie. Musimy najpierw stworzyć pracowników, a później dla konkretnego najpierw znaleźć projekty, a następnie dla konkretnego projektu znaleźć zespół, który tam pracuje. Jeszcze jednym tematem, który chciałem tutaj poruszyć, jest podatność na zmiany struktury danych. Jak widzieliśmy, w ORM Lite musimy stworzyć własną implementację Database Helpera, której implementujemy on-create i on-upgrade. W przypadku zmiany struktury bazy danych musimy sami zadbać o to, żeby nasze dane nie zniknęły i żeby
żebyśmy sami stworzyli nową strukturę bazy danych. ORM Lite GreenDAO działa bardzo podobnie. Jakbyśmy wpatrzyli do klasy, która odpowiadała za zwrócenie nam obiektu bazy danych, tam również są dwie metody, onCreate oraz onUpgrade. W przypadku Mobilizera jest to trochę lepiej rozwiązane. Jeżeli korzystamy z synchronizacji, to kopia naszych danych zawsze znajduje się w chmurze, więc możemy bez problemu usunąć bazę danych i stworzyć nową. I dane nigdy nie znikną, bo o to zadba nasza chmura w tym wypadku. Podsumowując. Jeżeli mam pytanie odnośnie, jeśli mogę. Czyli jak wygląda migracja w przypadku Mobilizera? Że jest to, powiedzmy, dropowane, tworzona jest czysta baza danych i potem jest synkowane z powrotem? Tak. Aha, czyli w momencie brak połączenia z siecią przy upgrade'zie jest problem, tak? No tak, ale na przykład w tworzeniu również najpierw musisz się połączyć, najpierw musisz się zalogować, wtedy jest autoryzacja odbywa się przez sieć, nie? Aha, czyli to jest... Założenie jest takie, że zawsze jest to znaczy nie, to jest również offline, tylko przy pierwszym logowaniu zawsze musisz mieć dostęp do internetu, przy kolejnych już nie, bo dane użytkownika znajdują się w lokalnej bazie danych. Okej, dzięki. Podsumowując, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem dla aplikacji, które które muszą być szybkie i lekkie, jest GreenDAO. Jest on najbardziej przyjemny, jak widzieliśmy tam, tworzenie relacji wygląda najlepiej. Natomiast w przypadku skomplikowanej struktury bazy danych zaczynają się problemy i nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować. Najlepsze do tworzenia skomplikowanych zapytań jest ORM Lite. Wydaje mi się, że dlatego, że mają chyba największe doświadczenie. Dlaczego więc stworzyliśmy kolejnego ORM Opera, skoro ORM Lite i GreenDAO są dobre? Mobilizer, jak widać, dupy nie urywa, ale po co stworzyliśmy swojego własnego kolejnego, nie? Prawda wygląda tutaj tak, że na początku powiedziałem, że wadami ORM-maperów jest to, że nie jesteśmy w stanie zastosować do wszystkiego, nie? W tym wypadku do synchronizacji musimy trzymać dodatkowe metadane odnoszące się do naszych NC, ponieważ jest to synchronizacja różnicowa, czyli chcemy wysyłać dane tylko te, które zmieniły się do ostatniej synchronizacji. No i chcieliśmy na tym pełną kontrolę, dlatego stworzyliśmy swojego ORM-mapera. Dodatkowo mamy tutaj uprawnienia do pól i modeli, dlatego też były nam potrzebne właściwie stworzenie własnego ORM-mapera. No i właściwie to jest tyle. Dziękuję.